Corocznie jest wydawany właśnie taki dokument w postaci Krajowego Planu Działania Administracji, w którym określa się punkty najbardziej newralgiczne dla Skarbu Państwa, więc tam, gdzie występują największe nadużycia, i w tym zakresie organy powinny zintensyfikować swoje działania, więc powinny podjąć jak najwięcej kontroli i innych czynności, które będą wykrywały te nieprawidłowości i tym samym oczywiście przynosiły dla budżetu dochód. W tym roku jest dużo również nowych branż, ale przede wszystkim, jak co roku, jest to branża budowlana, branża transport, spedycja, logistyka, także branża dotycząca usług niematerialnych, a więc strasznie szeroka branża i tak naprawdę dotykająca większość rynku, bo to są zarówno usługi ubezpieczeniowe, brokerskie, usługi prawne, doradców podatkowych, tak więc branża bardzo szeroka, nawet marketing, PR szeroko rozumiany. Po raz pierwszy w planie pojawiła się jako ciekawostka branża medyczna, do tej pory nie była ona nigdy na celowniku fiskusa, w tym roku się pojawiła. Będziemy też ciekawi, jak będą wyglądały kontrole w tej branży. Dodatkowo jest to związane także z reorganizacją urzędów. Ma powstać taki urząd specjalistyczny, który będzie się zajmował podatnikami, gdzie przychód ich będzie osiągał próg powyżej 50 milionów. Potem hierarchicznie niższe urzędy będą zajmowały się podatnikami, gdzie przychód będzie na poziomie 3 milionów i standardowe, tradycyjne urzędy skarbowe, pozostali podatnicy, plus właśnie szczególnie te branże wymienione w planie. Jeśli chodzi jeszcze o reformę organów podatkowych, to ten podział ma tak naprawdę na celu to, aby w tym najbardziej strategicznym urzędzie skarbowym oczywiście zgromadzić najbardziej wyspecjalizowanych urzędników i on docelowo ma się zająć tymi najbogatszymi podatnikami. Mniej wyspecjalizowane urzędy natomiast również mają się skupić na dość bogatych podatnikach, a dodatkowo ich zadaniem będzie również zgromadzenie specjalistów z danych dziedzin. Właśnie podział na te branże newralgiczne ma ułatwić podział też specjalizacji urzędników, a więc żeby nie dochodziło tak jak do tej pory do sytuacji, w której tak naprawdę urzędnik jednego dnia, powiedzmy kolokwialnie, kontroluje firmę, która produkuje jakieś tkaniny, a drugiego idzie na kontrolę do banku. Gdyż to zmniejszało efektywność kontroli, bo taki urzędnik de facto się na tych wszystkich kontrolach nie znał. Więc podział na te specjalizacje ma przede wszystkim też nakierunkować specjalizację dla urzędników. Mają wejść w konkretne branże i w tym się specjalizować.